Dzisiaj uczeń, jutro przedsiębiorca. To temat warsztatów organizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, skierowanych do uczniów klas ósmych. To była już piąta edycja inicjatywy, która ma wspierać i uczyć młodych ludzi przedsiębiorczości oraz wspomagać ich w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Każda klasa wzięła udział w 4 godzinach lekcyjnych warsztatów z przedsiębiorczości. Dodatkowo były spotkania z przedsiębiorcami, którzy działają w kompleksie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej na ulicy Sandomierskiej 26A. Ważnym aspektem projektu było zaktywizowanie ludzi młodych, żeby poza nauką w szkole potrafili i chcieli angażować się w różnego rodzaju inicjatywy czy akcje społeczne. Bardzo ważne są również kompetencje miękkie. My tych kompetencji często nie doceniamy, natomiast takie właśnie kompetencje typu współpraca w grupie, oddanie nawet liderowania na rzecz zespołu, jest to coś, czego nie da się kiedyś w przyszłości kupić. To trzeba wypracować. Uczniowie klas ósmych uczestniczący w projekcie Dziś uczeń, jutro przedsiębiorca zobowiązani byli do opracowania pomysłu na swój biznes. Powstało 35 mikrobiznesplanów o różnej tematyce. Moim pomysłem była drukarnia 3D, bo wiem, że jest to teraz na czasie, jest to teraz popularne i potrzebne. Jest to pomysł, który może pomóc wielu firmom w tworzeniu jakichś elementów, które mogą pomóc w pracy właśnie osobom, które zajmują się na przykład hydrauliką, jakimiś budowami. Stworzyliśmy taki biznesplan, który się nazywał Restorm i on polega na resell, custom i handmade, czyli ręcznie robione, sprzedawać taniej, kupować drożej, no i malować na przykład buty i sprzedawać też drożej. Przede wszystkim kategoria mody, no i w tej modzie będziemy, zadaniem było upiększanie tych ubrań, no i potem sprzedawanie je za wyższą cenę niż kupiliśmy taki zwykły produkt. Uczestnicy projektu odbyli 14 wizyt studyjnych. Mieli okazję wysłuchać porad i wskazówek osób, które na prowadzeniu własnej działalności znają się nie tylko teoretycznie, ale i są praktykami. Przede wszystkim, żeby się mocno zastanowiły i jakby przede wszystkim na tym, jaka będzie ich motywacja do podjęcia działalności. Czy to będą tylko pieniądze, czy jednak jakaś pasja. Najwięcej satysfakcji daje oczywiście taka praca, którą będą wykonywali z serca i z hobby, połączoną z hobby swoim, tak? Na pewno dużo pracy, dużo szkoleń. Każda szkoła, każde szkolenie będzie na przykład pomocne im, na pewno. W projekcie organizowanym przez Centrum Rozwoju Lokalnego wzięło udział 132 uczniów. Podsumowanie projektu odbyło się we wtorek 5 marca. Autorzy najlepszych biznesplanów zostali nagrodzeni.